Cześć, jest strony Tomek. W tym filmie zaprezentuję jeden z kolejnych projektów zrealizowanych dla jednego z widzów. Także zapraszam Cię do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Myślę, że to jest kolejny dowód na to, że warto ze mną współpracować właśnie w kwestii realizacji projektów, ponieważ później. Oferuje również taką ekspozycję na swoim kanale na taki projekt. Także zapraszam do tego krótkiego omówienia i przedstawienia projektu. Projekt GEMS Reviews zhostowany przez właśnie portal Hiroku. Znajduje się pod adresem gems.reviews i jest to taki rejestr, gdzie każdy może dodać właśnie projekt, dodać takiego potencjalnego GEMA, a następnie możliwe jest również wykonanie na przykład sprawdzenia, na przykład audytu jego smart kontraktu i tego typu dodatkowych funkcjonalności. Autorem, pomysłodawcą raczej serwisu jest właśnie Michał. Tutaj znajdziecie jego linki do portali społecznościowych. Posiada on grupę na Telegramie, posiada konto na Twitterze, właśnie profilowane dla portalu Games Reviews. Warto tutaj również zapoznać się z kalendarzem gdzie tutaj Michał, jak i pozostali użytkownicy tego portalu wprowadzają do kalendarza ważne wydarzenia w zakresie właśnie gemów, w zakresie pre w zakresie IDO, ICO i wszelkich możliwych zdarzeń, które pozwalają na nabycie ewentualnych tokenów, projektów, które potencjalnie mogą sporo urosnąć. I ten portal na ten moment w tej takiej powiedzmy zainicjonowanej fazie jest swego rodzaju rejestrem, zbiorem tego typu projektów. Gdzie mamy wgląd w szczegóły, mamy informacje o social media danego projektu. Oczywiście teraz tutaj pokazane dane są danymi testowymi. Michał tutaj będzie je sukcesywnie uzupełniał. Jeśli chodzi o cały stack technologiczny, to tak jak wcześniej wspomniałem, projekt ten jest hostowany na portalu Hiroku. Używa on Cloudflare'a. Jest wykonany w technologii po stronie backendu w technologii Node.js. Jeśli chodzi o frontend, to jest tutaj użyty React UI, Framework Material UI. Także można śmiało stwierdzić, że cały projekt jest utworzony w JavaScriptie. Projekt ten również korzysta z bazy danych MySQL, co nie powinno. E, przysparzać mu problemów wydajnościowych, a nawet dobrze pozwalać na późniejszą ewentualną skalowalność, jeśli po prostu ruch na portalu będzie wystarczająco duży. Także zapraszam na tą stronę i zapraszam również do kontaktu, jeśli ktoś z Was również ma pomysł na jakiś ciekawy projekt do zrealizowania. Na ten moment to już wszystko. Dziękuję wam, cześć.